Tak więc, Krzysztof, już jesteśmy na ty, bo no, mężczyźni tak szybciej nawiązują tego rodzaju znajomości. Aczkolwiek słyszałem, że dwie obce kobiety wchodzące do łazienki wychodzą jako dwie serdeczne przyjaciółki. To tak bywa, nie wiem jak to się dzieje. Dobra, Krzysztof, wracamy, patrz. W poprzedniej części córka mi zwróciła uwagę, mój tato, czyli wciągnij brzuch, bo tam tego coś się, te też widzę cały czas na wdechu. Tak, jasne. Jedziemy równo, nie? No. Dokładnie. No. Wychwaliłem twoją żonę wcześniej, tak jak musi być. Ale zobacz, to zostałeś totalnie zaskoczony przez żonę. Tak. Naszą wizytą, tą niespodzianką, ale ciasto przygotowane. Kawa na stole, szampan przygotowany. Coś musiało być na rzeczy. Nie wiem, ja po prostu pracuję, przyjechałem, nawet nie zauważyłem, że ona coś tam zrobiła, bo nie czułem, nie wiem kiedy ona to robiła, no. Nie mam pojęcia, no, czy w ciągu dnia, jak mi nie było, ale nawet, no nie wiem, no weszliście, siedziałem, akurat zrobiłem takie tam różne swoje rzeczy i byłem zdziwiony, że czy ona już jest przygotowana, jeszcze wszystko ma, tylko wychodzi, wynosi, nie wiem, no. Także... A proszę mi powiedzieć. Pocisnęła. Jak to jest z gotowaniem u was w domu? Bo ja słyszałam, że pan Krzysztof coś tam jednak próbuje w tej kuchni. Też lubi. Lubi w niedzielę popichcić trochę w kuchni. A w tygodniu? W tygodniu ja ten gotuję. Ale my zrobiliśmy taki wywiad środowiskowy. Tak jest podział. Widziałeś, tato, jakbyś się tak wziął w końcu, do kuchni poszedł, to słuchaj, dopiero bym zrobiłbyś wyglądał. Coś do jedzenia, to... Wtedy byś musiała mocno mówić, tato. Proszę Państwa, ale my wiemy doskonale, że Krzysztof potrafi, ma takie danie główne swoje przygotowane, gdzie zachwyca całą rodzinę tym kunsztem przygotowania. Jest coś takiego? Nie. A polędwiczki w sosie kurkowym, jasne. No, to jest taki wypasik. Tutaj z Krzysztofem rozmawiając, mówi, że widział nas w poprzednim odcinku. Oni tam się chyba musieli jakoś tak przygotować, bo takie jedzenie mieli dużo zostawione, jakieś te stoły pełne. Mówię, nie. My żeśmy trafili w środek imprezy. Wczoraj, kiedy żeśmy byli dzisiaj, to wczoraj była wielka impreza na 70 osób i po prostu rodzina czekała na dalszą część. Ale teraz przeczytam wam od nich dla nas specjalnego maila. Któryś z tych wnuczków. Kacper Budasz napisał do Nikoli i Sławka Świeżyńskich podziękowania za przybycie do Wrześni. Serdeczne podziękowania i pozdrowienia od rodziny Budaszów oraz Pietrowskich, u których gościliście tydzień temu. Proszę sobie o majteczki. Te majteczki to może za chwilę, bo ja mam tutaj taki fajny, tajemniczy mail od nieznajomego dla pani Żanety Opary z Warszawy chyba. Treść jest taka. Kocham cię, mam nadzieję, że kiedyś to docenisz. I dla ciebie jest piosenka Sonar Niepokorna. Wow.